Dzień dobry moi kochani widzowie, moi mistrzowie. Tak jak Biedronka obiecała, dzisiaj pojawiły się zestawy startowe w Biedronce z Road to Euro. Zestawy startowe za 39,99, tańsze o 10 zł niż te wydania we wszystkich kioskach czy sklepach. No i oczywiście ta cena musiała się na czymś odbić i odbiła się na dwóch kartach limitowanych, ponieważ mamy tutaj tylko jedną kartę limitowaną. Jej jedną kartę XXL, saszetki pozostają bez zmian, jest to 6. Także tutaj, żeby nie przedłużać, przejdę już do unboxingu. Mam nadzieję, tutaj widzicie pogwę ze zestawu startowego i mam nadzieję, że trafimy inną XL-kę. Zobaczymy także, jaka ta karta limitowana będzie. Czekajcie, sobie to najlepiej rozetniemy, żeby tutaj nie połasować za bardzo. Tak, mamy to i mamy tak, mamy oczywiście standardowy album, który to już jest chyba nasz trzeci, a będzie jeszcze jeden niebawem. Dobra, tu już jest pusto, o jeszcze saszetka spadła, tu już jest naboczek. O kurczę, nie no, to jest piękne. Zobaczcie, jaka jest karta limitowana. Karta limitowana Pogby. Ale czad, naprawdę, naprawdę Biedronka potrafi zaskoczyć. Nie miałem tej karty. Jest świetna. Ha, cieszę się, naprawdę się cieszę. Genialnie po prostu. A jeszcze widzę tutaj XL-kę. Ciekaw jestem, czy te karty limitowane w tych Biedronkach, to pewnie zobaczę dzisiaj na waszych filmach. Czy są wszędzie takie same, czy jednak można trafić różne, bo jeżeli faktycznie tak jest, to spróbuję pokusić się o jeszcze jeden zestaw startowy, ponieważ zobaczcie, co tutaj mamy. I jest to karta XXL Azart. No niesamowicie, po prostu niesamowita karta. Druga już naszej stajni. Tutaj muszę tylko szybko... Bo oczywiście się doktor Radia nie przygotował. Gdzie my to mamy teraz, co? Gdzie myśmy to dali? Te moje nieszczęsne albo szczęsne. Czekajcie chwilkę. O, są. Są. Ach, sorry, te przerwy. O, stary jestem już. Dyszę jak stary parowóz. Dobra. Mamy Azarda. Mamy nasz Toblouderek. Tak. Piękna karta limitowana. Nic jej nie ma. Z tyłu jak zwykle. Wszystkie te karty z tyłu niestety są pouszkadzane. Nie wiem jak to jest możliwe, żeby Panini nie brało po prostu. Bo już tak było i w update'cie. Panini nie bierze, nie wyciąga żadnych wniosków. Żadnych wniosków nie wyciągają. Z tego, co się dzieje u nich na podwórku. Albo tak to zrobimy. O. I to jest już nasza druga karta limitowana. Piękne limitki. Już się opłacało zdecydowanie zakupić. Teraz tylko czekam na informacje, czy aby są w tych starterach biedronkowych jeszcze inne XXL-ki oraz karty limitowane. No i oczywiście 6 saszetek, które sobie zaraz otworzymy. Saszetki bez kodów kreskowych i o dziwo znowu mamy inny opis, bo tutaj mamy bardziej już europejsko, Anglia i Niemcy. Zobaczymy, co nam tutaj przyniesie Biedronka. Mam nadzieję na game'a jakiegoś fajnego. To by był superancki strzał. Tu mamy coś odwróconego, ale tutaj mamy jeszcze kartę Euro, którą już oczywiście także mamy. Obawiam się, że to może być najlepsza karta. No... Zengin, nie lub mi tego. Patrz, ale są podwracane masakrycznie. No i tutaj bazówki tylko. Tylko bazówki, moi drodzy. Oby to nie była najlepsza karta tego unboxingu, bo byłoby słabo. Nie no, masakrycznie są podwracane. O, mamy Origi. Nie mieliśmy go. Świetnie. Super. Trooper. Wchodzi tutaj. A może powtórki będziemy kłaść. Po prostu będziemy je
kładli na nasze pole gry. No oczywiście tego to nie komentujemy. Karty specjalne będą tutaj. O, ale teraz bym sobie rozwalił wszystko. Bazówki, ale mamy Słoweńską Republikę i tego herbu nie kojarzę, żebyśmy mieli, więc super, naprawdę genialnie. Znowu nowe karteczki dochodzą do naszej kolekcji. Zobaczymy, co tutaj znowu mamy Szczęsnego. Tutaj brakuje nam tego Błaszczykowskiego, nie umiemy go trafić. No Dynamo niestety to jest powtórka i to Matuidi, który chyba najczęściej na Dynamo występuje. Mamy line-upa Turków i chyba tego line-upa nie mamy. Tych line, z tymi line-upami to ja nie pamiętam, wiecie. Zobaczymy, jak to będzie. Werblum. No i bazówy, to już wam nawet nie pokazuję, bo nikogo chyba te bazówki tak naprawdę już nie interesują. Powtarzają się bardzo dużo. Jesteśmy na półmetku, zostały 3 saszetki. No i zobaczmy, czy coś wpadnie. Kurczę, ten game by mi się tak spodobał. Ale obawiam się właśnie, że jak mam już kartę euro, to game'a nie będzie, tak? Mamy Leasinga. Mamy Skretela, to już oczywiście mieliśmy tą kartę. O, Herb Italii to także jest powtórka niestety. No i Sterling także jest powtórką. A szkoda, chociaż zaraz zerknę, bo ten Staricz chyba był czy Sterling, teraz nie pamiętam właśnie. Już sprawdzam, jak to u nas wygląda. Bla, 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 bla. I niestety, ale faktycznie to jest powtórka na Sterlingu, więc niestety nie udało się tym razem. No i tutaj będziemy mieć prawdopodobnie już bazóweczki, Kabaye, Lalana i Fuchs. To są karty, które oczywiście już u mnie w albumie się znajdują. Następna. O nie, no po prostu chyba 5 albo 6 już właściwie Neuer. Masakra. To ja nie trafiam żadnych goalstopperów, tylko Neuera ostatnio. Masakra, po prostu prześladują mnie powtórki. No i tutaj znowu powtóreczki. Ale poprzekręcane strasznie. Akinfeje, Pekarik to mamy kompletne i no chyba także Greków mamy kompletnych już. No i ostatnia saszetka, moi drodzy, szkoda. Gdzie te gamy się podziały wszystkie? Marquisio. Tu mamy line-upa. Tu mamy 3 karty bazowe, których nie będziemy nawet pokazywali. Mamy line-upa Słoweńska Republika. No tutaj to nie wiem, czy mam, czy nie mam. Załóżmy, że nie mam, ale pewnie mam. Jest, ale szkoda. Powtórka. No, będzie na wymianę niestety, ale powtóreczka na fansie. No i 2 karty bazowe. Mimo wszystko, kochani, że wpadły tylko chyba 3 albo 4 karty, których nie miałem do albumu. Ja jestem mega zadowolony z tych kart. Otóż chodzi tutaj o kartę XXL Hazarda. No, tu nie było tych kart w polskich starter packach, bo był jeszcze Neuer i Rooney. Więc naprawdę jest zacnie. No i oczywiście świetna limitka. Kolejna limitka do kolekcji to jest limitka Pogby i jest to nasza 12, jak się nie mylę. Zaraz zerkniemy sobie jeszcze tylko raz, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 minus 2 powtórki tutaj są, tak, to jest 14, to jest 12 mamy kart limitowanych. Także ja dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne filmy z Road to Euro. Trzymajcie się ciepło, cześć.